Dzień dobry Państwu. Moim i Państwa gościem jest pan Tomasz Konieczny. Dzień dobry, witam. Zaraz powiem, że śpiewak wagnerowski, między innymi, ale tymczasem na Eufoniach, na festiwalu w Warszawie i to w repertuarze Krzysztofa Pendereckiego, czyli Rekwiem. Rekwiem, tym razem polskie Rekwiem. To jest ta kompozycja mistrza Pendereckiego, której uczyłem się na samym końcu. Wcześniej miały miejsce inne wykonania. Rozpoczynałem od pasji Łukaszowej i utworu, który jest kapitalnym utworem. Teraz pojawiło się polskie Rekwiem, które rzeczywiście jest kompozycją naprawdę wielką, monumentalną, taką no bardzo, bardzo polską. Z drugiej strony ja mam świadomość, że Penderecki no przypomina troszeczkę kompozytorów niemieckich. To znaczy ten rodzaj operowania głosem, ten rodzaj komponowania dla głosu jest takim sposobem podobnym do tego, co ja znam właśnie z tych dzieł, no wielkich dzieł niemieckich. Ja bym zaczął od Ryszarda Wagnera jednak, który zrewolucjonizował nam ten świat operowy i to nie tylko niemiecki, tylko generalnie światowy. Zaczął pisać dramat muzyczny, czyli coś, co jest, gdzie nie aria jest punktem centralnym, aria wykonywana przez śpiewaka, solo i po niej brawa, prawda, tylko rozmowa między bohaterami, czy to jest dwóch bohaterów, czy czasami trójka, czasami więcej. I potem Ryszard Strauss, który rzeczywiście był spadkobiercą, jeżeli chodzi o ten dramatyzm i sposób komponowania oper, to widać tutaj kontynuację, ale również Berg, również Schönberg, również ostatnio z Hindemithem będę teraz śpiewał na wiosnę po raz kolejny Kardiaka w Wiedniu. Także no gdzieś jest mi blisko do tego Pendereckiego. Ja tylko żałuję, że mistrz Penderecki tak mało skomponował w języku polskim utworów kameralnych. Z mistrzem miałem do czynienia wielokrotnie, jako dyrygentem również. Natomiast mistrz już bardzo dużo rzeczywiście napisał nam wspaniałych dzieł i gdzieś indziej koncentrowała się ta jego praca. Bardziej na, być może na churalnych kompozycjach. Jest oczywiście tych kilka wspaniałych oper i no mnie jest gdzieś blisko do tej muzyki. Ja ją gdzieś rozumiem i odnajduję się w niej. Myślę, że to też bardzo dobrze, że to polskie Rekwiem pojawiło się na końcu, kiedy ja już rzeczywiście miałem wcześniej do tej muzyki Pendereckiego jakiś klucz. Te kompozycje, one mają niezwykłą atmosferę. Znaczy tam jest ta stworzona atmosfera i ta atmosfera jest stworzona przez te chóry, które ze sobą dyskutują, korespondują ze sobą. A potem gdzieś rzeczywiście kształtowała się taka droga, jeżeli chodzi o kompozycje oratoryjne, do takiego powiedziałbym bardziej klasycznego pojmowania oratorium jako formy. Przecież widać ewidentnie elementy Rekwiem i to Verdiowskiego, czy Rekwiem Mozarta również, prawda, fragmenty, czy tak jak dzisiaj mieliśmy próbę z dyrygentem, z którym będziemy wykonywali teraz polskie Rekwiem i który gdzieś tam dopatruje się właśnie elementów z Magnifikatu Bacha, prawda, w tej kompozycji. Także gdzieś mistrz rzeczywiście powraca, zresztą nigdy nie ukrywał tego, że pasja Łukasza powstała no, na skutek fascynacji Bachem i jego pasjami. Więc, fascynacji z pewnością, ale również też jakiegoś takiego klucza pasyjnego, który Bach nam zaproponował wówczas. Rozumienia tego właśnie, tego misterium pasji pańskiej. Te chóry, które nagle gdzieś pojawia się coś sferycznego, jakieś właśnie, Niemcy mówią geräusche, czyli dźwięki, prawda, przydźwięki, jakieś właśnie, jeżeli to jest grupa tego skandującego tłumu, którzy mówią ukrzyżuj go, to oni rzeczywiście skandują, nie śpiewają, tylko skandują, szepczą między sobą, prawda, ta plotka gdzieś tam, taka filozofia tłumu, ten tłum jest przedstawiony fantastycznie w pasji Łukaszowej, a to, co jest w polskim Rekwiem, to jest takie zupełnie inne podejście do
do tego misterium, do mszy żałobnej, takie bardzo, bardzo klasyczne, bardzo takie wynikające absolutnie z muzyki. Dla tych z Państwa, którzy nie wiedzą, Rekwiem jest bardzo, no bardzo dużo jest trytonu w tej kompozycji, co nie jest zupełnie no, niezrozumiałe, ponieważ tryton to jest ten taki element, kiedyś się mówiło diabelski, my teraz rozumiemy tryton troszeczkę inaczej, ale jak taki element dramatyczny, bardzo, bardzo bolesny, więc no jak... Wydający dramatyzmu tak, tej kompozycji. Tak, tak. I u Pendereckiego trzeba studiując go, trzeba to rozumieć, trzeba wiedzieć, że to jest właśnie na jakichś takich interwałach, na bolesnych interwałach, czy na kpiących interwałach, czy na interwałach, które są gdzieś tam gloryfikujące. Są różne mamy do czynienia z różnymi interwałami. Także tę muzykę Pendereckiego no, człowiek się uczy rozumieć i ja jestem bardzo wdzięczny mistrzowi za kompozycję i jestem bardzo wdzięczny losowi, że dał mi również się z tym spotkać i to wielokrotnie. Ale panie Tomaszu, los panu dał przede wszystkim Wagnera i od tego nie uciekniemy. No tak. Zresztą to jest powszechne już określenie Tomasz Konieczny, śpiewak wagnerowski. Ja nie wiem, czy pan się z tym zgadza, z tym określeniem, a jeżeli się pan zgadza, to ja bym poprosił o taką króciutką charakterystykę, czym dla pana jest bycie śpiewakiem wagnerowskim? No więc, ma pan jakąś taką własną swoją regułę, czy ma pan jakąś taką własną swoją teorię na ten temat? To jest bardzo skomplikowana sprawa. Ja próbuję to od paru lat już analizować, dlaczego mi tak blisko właśnie do dzieł Ryszarda Wagnera. Bo początek wcale nie był taki łatwy. Nie, nie, ja znaczy, pan nawet się nie rozczarował to, że... na Wagnera. Nie, nie, ja się nie rozczarowałem, tylko nie byłem kompletnie przygotowany, dlatego że, żeby no, ta percepcja Wagnera była możliwa, koniecznym jest, żeby rozumieć język niemiecki. Inaczej jest bardzo ciężko znaleźć drogę do tego kompozytora. Oczywiście to były inne czasy. Przez język do muzyki. W moim wypadku trochę tak, dlatego że ja byłem z pierwszego zawodu aktorem i to człowiekiem teatru. Znaczy chciałem być w ogóle reżyserem. Aktorstwo się pojawiło jakby po drodze. Ale byłem bardzo człowiekiem no, zafascynowanym teatrem, można tak powiedzieć. W związku z tym no, grał pan w filmach, grał pan w teatrze. No tak, tak, tak. Te, już nawet nie można tego nazwać epizodami, to były Nie. Były również ważne role. W filmie... Tę drogę pan na początku wybrał poniekąd. Dokładnie, dokładnie. Znaczy ja wybrałem, i tak jak mówię, ja byłem, byłem zafascynowany teatrem od małego dziecka i tą moją drogą miała być droga właśnie do reżyserii teatralnej. Nie teatralnej, nie filmowej, ale teatralnej. To się zupełnie inaczej potoczyło. Pojawił się Wagner troszeczkę później, bo najpierw pojawiło się aktorstwo jako środek do celu, czyli jako studia na przeczekanie, po to, żeby osiągnąć odpowiedni wiek i można już studiować reżyserię. To się zupełnie inaczej potoczyło, bo na drugim roku studiów zaangażował mnie Andrzej Wajda właśnie do epizodu Zbyszka Cybulskiego, do którego teraz też troszeczkę przy okazji wykonywania partii Janusza w Halce w reżyserii Mariusza Trelińskiego wracam, ponieważ takie jest zapotrzebowanie właśnie na Janusza, który jest trochę aktorem, celebrytą, więc przypominam sobie te młode czasy, kiedy się właśnie Zbyszkiem Cybulskim bardzo intensywnie zajmowałem i oglądałem wszystkie jego filmy, czytałem o nim całą literaturę, która istnieje. Byłem zafascynowany tą postacią, rzeczywiście jestem zafascynowany postacią Zbyszka Cybulskiego. Natomiast droga do Wagnera, no cóż, w pewnym momencie nastąpił ten krok wyjazdu za granicę. On też nie był spowodowany tym, że koniecznie chciałem śpiewać, tylko ja chciałem w zasadzie, jadąc do Niemiec, postępowałem według takiego klucza, żeby wykluczyć możliwość tego, że ja jestem śpiewakiem operowym. Znaczy myślałem sobie, pojadę do tych Niemiec, będę na stypendium, byłem na stypendium w Dreźnie. I nigdy nie będę śpiewał, na pewno to, ja wykluczę to. To prawie niemożliwe. Tak, okaże się, że ja nie jestem śpiewakiem, wrócę do Polski, będę dalej sobie grał tam te moje rzeczy. Zaczynałem od fajnych ról, od Tristana, u Rysia Bera grałem też rozmaite role w Teatrze Telewizji, u Krystyny Jandy w Teatrze Telewizji. Także gdzieś tam to
ta szyna właśnie, szyna teatralna i teatru telewizji, filmu, ona gdzieś tam była bardzo obecna i taka dosyć jasne było to, że mogę się tym zajmować. Nastąpił ten wyjazd do Niemiec właśnie po to, żeby udowodnić sobie całemu światu, że ja nie jestem śpiewakiem, no a w Niemczech wielkie zaskoczenie, bo 3 miesiące od przyjazdu do Drezna właśnie zaangażowano mnie do opery w Lipsku. Miejsce urodzenia, znaczy nie, w Lipsku urodzony, co prawda Wagner, ale z Dreznem też miał dosyć... No, w Dreznie wychowywany, można powiedzieć. Uciekał tak. Też tam tak. Chyba. W każdym razie, no był Saksończykiem, tak. Niewątpliwie, Wagner. Ale to pojawiło się dużo później. Natomiast, co ciekawe, otóż ta pierwsza moja rola w Niemczech w Teatrze w Lipsku, to była rola Kecala w Prodanej Neweście Berzicha Smetany, w operze, która z założenia miała być jakby operetką, lekką operą, a Smetanie się to o tyle nie udało, że stworzył jakby kolejną wagnerowską operę. Znaczy był tak zafascynowany tym, co Wagner pisał, że rzeczywiście i instrumentacje, i również faktura muzyczna, i sposób operowania słowem bardzo się odnoszą do tego, co Wagner tworzył. Więc gdzieś tam mnie już wtedy odkryto, że to jest taki głos, który się nadaje do tej muzyki. To trwało jeszcze potem trochę, bo ja się na własną prośbę przyniosłem do Lubeki, do małego teatru po to, żeby śpiewać duże partie. Tam zaczynałem rzeczywiście jako bas, niski głos w muzyce Verdiego i Massenet również, czyli po włosku, po francusku. To trochę podwyższał jakby. A potem spotkałem takiego człowieka w Hamburgu, Studienleitera się mówi, czyli szefa korepetytorów w operze w Hamburgu, który posłuchał mnie, do niego pojechałem, żeby się uczyć partii Orestesa w Elektrze Straussa, która była w planie w teatrze w Lubece. I on jakby od pierwszego momentu powiedział, no proszę pana, potem przyszliśmy na tyż dosyć szybko z Zigim, on powiedział, że to jest głos, to jest bas baryton, właśnie Heldenbaryton tak zwany, czyli bohaterski baryton niemiecki, bo to tak trzeba określić, to nie bohaterski baryton, bo to jest co innego, tylko bohaterski baryton niemiecki, ja się mówi, albo bas baryton, tak jak ja siebie nazywam w tej chwili, bo ja wracam do tego repertuaru basowego, głównie w muzyce oratoryjnej, ale zdarzało mi się też w ostatnim czasie i Komendatore zaśpiewać, i Fiera Brasie, postać króla, które są partiami basowymi, więc gdzieś tam wracam czasami do tego repertuaru.